Już biegnę, już jestem! Słuchajcie, nie bez powodu to zebranie tutaj zrobiłem, a mianowicie chodzi o ten teren. Jak widzicie, jest pusty i musimy tutaj coś wybudować, żeby wypełnić Smilandię, a na dodatek wybudować coś, żeby przynosiło nam dochód, bo musimy jakoś utrzymać Smilandię. Jak już wiecie, wszystko ma swoje koszty. Prąd, nie prąd, a my za wszystko płacimy, także musimy wybudować coś, co będzie nam przynosiło dochód. I mam 3 propozycje dla was. Ale jakie dwie są serek, takie jakie? Słabsze, bo no zresztą powiem wam o nich. Słuchajcie, miałem na początku pomysł, żeby wybudować tutaj hotel i restaurację, ale ten pomysł odpada, bo tutaj w Smilandii już jest i restauracja, i hotel. Także to może nam nie wypalić, ale słuchajcie, mam jeszcze jeden pomysł. Taki no jaki, dawaj, bardzo dawaj, fajny, czekam, bardzo no. fajny. Czego jeszcze nie ma na Smilandii, ale prawie że każdy ma w domu. To znaczy ja i ty, z tego co wiem, to mamy. Basen? No. Nie, basen, basenu nie budujemy. Słuchaj, chodź do mnie, w sumie pokażę wam. Podlećmy do no mnie dobra. Na chatę i wam pokażę, o co mi chodzi. A mianowicie chodzi mi o... O co mi chodzi? No, ile o ci co? Się czekaj, bo wlatuję. No, o siłownię chodzi, mi chodzi, wybudujmy siłownię to, i pobierajmy... Siłownię. O, Smajsu? Ej, oczy jak 5 zł dostał. Zrobił. To jest dobry interes. Te jego oczy przedstawiają normalnie kasiorę, mamonę. Ej. Słuchaj. Ej, tak, siłownie. Czy nie ja przychodził, ale czy żaden villager u ciebie nie był i nie prosił cię o wejście na siłownię, żeby mógł poćwiczyć? Nie, bo ja mi nie pozwalam, bo ja A ty wiesz, nie pozwalasz! Słuchaj, tak dalej, ja ostatnio pozwoliłem 4 villagerom tu wejść i poćwiczyć i posłuchaj, zniknęły mi hantle. Normalnie straciłem hantle, jak wiesz, one były to ty drogie. Gadasz. One były no. drogie, ale słuchajcie, ja już kupiłem nowy zestaw. Kupiłem całą nową siłownię potrzebną na wybudowanie normalnej siłowni i będziemy pobierali opłatę. Za każde jednorazowe wejście na siłownię będzie się płaciło $20. I będziemy dzielili się na pół. Ja, ty i Smajsł. Git? No, no dobra, mi pasuje. To co lecimy? Zobacz, 10 klientów i mamy normalnie... Zrobimy. Ile? $200. $200 na pół to jest jakieś 70... To jest nie, 68 75, dolarów. 65, 68. No, coś takiego. Także, widzowie, zostawcie na sam początek łapeczkę w górę i oczywiście oglądajcie do samego końca, bo będzie ciekawie. A ja wam lecę pokazać skrzyneczkę, w której mam przygotowane materiały potrzebne do wybudowania właśnie tej siłowni. Także dawajcie do mnie. Spójrzcie, tu są dwie skrzynki. I to nie byle jaka. Ta duża jest pełna, a ta jeszcze nie. Ale tyle nam sprzętu w zupełności wystarczy. I ja ją otworzę dopiero wtedy, jak wy otworzycie subskrypcję. To znaczy, naciśnijcie subika tak, żeby zrobił się na szaro. Jeżeli macie go już szarego, to nie musicie klikać. On już klikajcie, jest ciśnięty. Klikajcie. Ale możecie dzwonek cisnąć. O, wtedy dzwonek jak ciśniecie, to już w ogóle żaden filmik was nie ominie. A my otwieramy skrzynkę. Także otwierajcie subskrypcję razem ze mną. 3, 2, 1. Pyk! Cyk, fuch. Okay, patrzcie na to. Nie mamy. Cała normalnie skrzynia wypełniona rzeczami na siłownię. Mamy bieżnię, mamy rowerki, mamy, no mamy Tangi. Wszystko, mamy nawet ławeczki, kantelki, słuchajcie. Wszystko. Także bierzemy się do roboty, na sam początek bierzemy blok z bloku kwarcu, wybudujemy tą siłownię, ściany będą właśnie z bloku kwarcu, zrobimy też normalnie taka tutaj... Taka ładna, bialutka, tak, taka dokładnie tak, zrobimy też, słuchaj, musimy okna zrobić, żeby nie było ciemno. W każdym domu są okna, no. nawet u Paty, spójrzcie. I tam światło dociera i tym sposobem nie musi płacić tyle za prąd, bo w dzień ma światło, tylko w nocy sobie musi zapalić. U nas na siłowni będzie tak samo, ona będzie oszczędna i będzie nam przynosiła dochód. Także zaczynamy, bierzmy różdżki w dłoni, zacznijmy czarować, nie traćmy czasu Lecimy, na głupoty. Dawaj, ja już dawaj. Patrzę sobie 155, ja wam wyznaczę ją, jaka ona ma być duża, a zrobimy Dobra, ją dosyć sporą, żeby wszyscy villagerowie się zmieścili. Także set 155, patrzcie, cyk, powstało. Dobra. Ej, może trochę szerszą, ciutkę szerszą, tak o 2-3 bloki, okay. czekaj. Cyk, cyk. I Alek, postaw teraz ściany do góry. Ty umiesz czarować. Dobra, teraz ja postawię ściany Patrzcie, do góry. Patrzcie, co Alek robi. Alek czary, mary, hokus, pokus, simsalasim i ściany się pojawiają. Patrzcie, siłownia jest stworzona, siłownia I już jest gotowa. Siłownię. Także zapraszamy villagerów tutaj ćwiczyć, pomagać nam w budowie. Villagerowie, chcecie być, mieć zniżkę, Ale tu jeszcze nie zapraszamy. Ma villagerów, co to ci nie przyjdą pomóc? Słuchaj, weźmiemy tu, zrobimy duże metalowe drzwi, tak żeby już był problem z wejściem na siłownię. Wiesz o co chodzi, że nieumieśnieni ludzie tu nie wejdą. Nie, no żartuję. Weźmiemy normalne drzwi tutaj jakieś, albo duże, ale normalne. O, Smajsł już parking robi, pa, normalnie Elegancko. Tutaj ten, Ty, parking chorniczek. Tu na samochody zrobimy. Tu zrobimy, wyznaczymy miejsca parkingowe. Jedno miejsce na przykład tutaj, drugie zróbmy tu, gdzieś na tą szerokość będzie git i patrzcie, tu normalnie samochody mogą sobie parkować.
Dokładnie, i tutaj normalnie ludzie z każdego miasta dookoła będą mogli przyjeżdżać, żeby ćwiczyć u nas. Wszystko normalnie, no tak, dokładnie, to nie będzie tylko na Smilandię. Inni będą mogli przyjeżdżać na tą siłownię i sobie też ćwiczyć, nie? Także jeżeli wy chcecie, widzowie, sobie przyjść i poćwiczyć na siłowni w Smilandii, to nie ma problemu. Od was nie pobieram żadnej opłaty. Żadnej. Na koszt firmy. Na mój koszt. Tak, widzowie nasi mają za darmo. Tak jest. Moi. Moi też, ja też to buduję. Nie, żartuję. Tak, twoi też, no. No, uważaj co mówisz. Żartowałem. Ale widzowie, no. Musicie, jak u Alka oglądacie i ten, u mnie jeszcze nie byliście, to wejdźcie i wciśnijcie subika. O. A jak oglądacie Sępka, to będzie wpaścić się do mnie. Dobra, Alek, ty sobie tutaj żartujesz, a tu parking jeszcze nie jest zrobiony. Ja już biorę rzeczy ze skrzynki i zabieram się. W ogóle trzeba oddzielić, mamy tutaj też łazienkę, bo wiecie, na siłowni się poci, nie, człowiek, i normalnie tak, jest potrzebna myjka do umycia się, także ja sobie zrobię tutaj normalnie. Ej, zabrałeś mi rzeczy potrzebne do prysznica, oddawaj je. Trzymaj. Dawaj, ja je zabieram, a ty rozkładaj rzeczy na siłownię, dobra? Mamy wodę, automat do wody, to i to zabieram do tego. Dobra, a ja gdzieś tutaj zrobię łazienkę. Wejście i zrobimy tu łazienkę. Taką niedużą, taką wiecie. Okej, czyli tutaj taki osobny budyneczek robisz. Tak, dokładnie, ja tutaj zrobię budynek, ja się tym zajmę, więc się o nic nie martw, Alku. Tutaj będzie jedna, druga, cyk, fuk, tu zaznaczamy, tutaj, o, ściana powstała, elegancko. Taka łazienka w zupełności wystarczy, to będzie łazienka, nie wiem, na dwie osoby dajmy na to. Zrobimy dwa prysznice. Alek, jak tam idzie? Ja tutaj daję nam ten, ławeczki na skosie, teraz dam jeszcze ławeczki na pionie, tylko nie wziąłem. Dobra, no. Okej, w porządku. Ja już mam łazienkę tutaj w miarę zrobioną, teraz postawmy kibelek. Kibelek to będzie siłownia dla prawdziwych siłaczy, słuchaj. No tak. Tylko wiesz, nie będziemy patrzeli, czy ktoś przyszedł nieumięśniony i chce ćwiczyć, bo początkujących też przyjmujemy normalnie, nie? No i się nie śmiejemy z nich. Bo ja też kiedyś zaczynałem. Nasza siłownia, no. Że tu przyszli zrobili robotę dobrą. Tu jest prysznic, tu jest umywalka, tutaj mamy ręczniczki. Na początek ręczniki będą firmowe, ale później już każdy swój będzie musiał przynosić, bo my nie będziemy cały czas tego myli, nie? No właśnie, no nie będziemy prać w nieskończoność, nie? Dokładnie, czekaj, ręczniczki już są, to ta strona może już być zamknięta. Cyk, fuch, zrobimy takie przegrodzenie. Dobra, tu wszystko jest, nie, kibelek, to... umywalkę może dajemy gdzieś w tym miejscu. O, tu jest pisuar, tu jest do kąpania się. No i tutaj możemy już zamknąć. Jak mówiłem, zrobimy na dwie osoby, więc robimy na dwie osoby. Tutaj zamykamy to całkowicie. Alek, dałbyś tu jakieś drzwi? Alek, drzwi chcesz? Drzwi, tak, drzwi, tak, drzwi, no. A gdzie tutaj? Do toalety czy na zewnątrz? Tu jedne i tutaj drugie, powiedzmy. Okej, okay, dobra, to... Ojeju, czekaj, to tu drzwi, będzie taka mała łazieneczka dla Alka. Ale gdy będzie osobną łazienkę, bo my wszyscy wiemy, jak ty pójdziesz do kibla, jak to później śmierdzi. No dobra, bo dużo białka jem dlatego tak. Nie, no żartuję. Będziemy mieli wszyscy razem, prawda. Tylko tutaj muszę jednak usunąć i jeszcze bardziej powiększyć, czekaj, bo ta łazienka byłaby za mała. Takie pancerne drzwi dam, żeby tutaj żadne ten smrody nie wylatywały. A i mówi, no dobra, to niech są. Alek tu będzie chodził się załatwiać, więc niech lepiej jest, nie? A my tutaj zrobimy cyk puch, coś takiego tutaj zaznaczymy. No, i tutaj ja też będzie taka elegancka, składam, duża, słuchaj, łazienka. Ciężarki prawdziwe. Hantelki, wszystko tutaj musi być. Już rozkładasz tam? No tak, ja tu już skoro składam. Dobra, w porządku. Tu będą miejsca do przysiadu. Ja jeszcze jeden bardzo. Kibelek tutaj postawię. O, cyk, fuk, który będzie mógł się załatwić. Tutaj umywaleczkę. Tutaj damy prysznic. Ta łazienka trochę inaczej będzie wyglądała. O, elegancko. Ręczniczki damy po tej stronie. Tutaj jakiś pisuar to gdzieś tutaj damy. Co by tu jeszcze mógł dać? Jeszcze jedną umywalkę może. O, jeszcze jedną umywalkę. To będzie dla dwóch osób. Alek, ty będziesz tutaj, nie wiem, z jakimś innym chłopem będziesz się tu mył. Gdzie będę? Nie. Ja sam się myję, słuchaj. Ja tak się wstydzę. Czekaj, ręczniczki są położone tutaj. To kibelek jeszcze jeden może być tutaj. Elegancko, ty. Ja tu już porozkładałem. Fajnie to wygląda, patrz, chodź tutaj do mnie. I powiedz, że to fajnie idę wygląda. Dobra, jacuzzi idę. Mamy, zapomniałem o jacuzzi. Dobra, jednak to naprawiamy. Jeszcze raz, to rozwalamy. Siema. Siemano. Zobacz, jak ci się widzi. Jacuzzi, no, postawmy gdzieś w tym wygląda naprawdę profesjonalnie, słuchaj, ja ci powiem, że... Fajnie wygląda, nie? Tu w tej łazience będzie jacuzzi, w tamtej nie będzie.
Dobra, mi pasuje, to będzie dla VIP-ów, czyli dla nas. Dla VIP-ów, no dokładnie. Dobra, no. To łazienka będzie osobna, tu gości nie wpuszczamy, tu umywalkę jeszcze damy. No i elegancko to wygląda, tutaj powiem wam, że mi się podoba, ja bym tutaj normalnie chodził na taką siłownię. No i wychodzimy, no ja łazienki, też. Toalety już mamy gotowe. Tu Alek dał takie drzwi pancerne, w razie W, bo jak on pójdzie do toalety, to się może źle skończyć. Żeby na całą siłownię się nie rozniosło. A tu jest taka mniejsza, możemy drugą umywalkę w razie W postawić, albo jakiś, nie wiem, papier toaletowy. Czekajcie, tu ja nie ma drugi papieru pisuar toaletowego. Postawił, słuchaj. Dobra, ja tu dałem papier toaletowy i pisuar tutaj dajesz. Dobra, okej. Okay. Dobra, to wychodzimy stąd i spójrzmy, jak siłownia w środku wygląda. Powiem wam, że no całkiem zobacz, zacnie. Profesjonalist. A nie ma więcej? Nie ma więcej tych urządzeń? No, chyba nie, wiesz co, tak patrzę, to tak bieżnie jakieś... są. Ej, a telewizor, wielki telewizor ja tutaj postawię, wiesz, żeby widać, że robię, mogli oglądać. Ja zawsze jak na siłownię chodzę, to lubię, jak sobie coś gra w tle, nie? I tutaj postawimy sobie telewizorki, niech sobie wszyscy oglądają swój telewizorek, włączą sobie swój program. Dokładnie. I będą ćwiczyć. Ej, muzykę jakąś może byśmy włączyli. Tak, czekaj, radyjko, tam w skrzynce było radyjko, czekaj, ja idę zobaczyć. A ty nie masz radyjka, bo tu nie ma radyjka. Nie, tu jest radyjko. Bo jeszcze kasa fiskalna, a masz kasę fiskalną? Bo trzeba zrobić, wiesz, to... Kasę fiskalną, mam. No to weź kasę fiskalną i idziemy to wszystko porozkładać i to będzie wszystko. Gotowa siłownia. I będziemy mogli zacząć zapraszać tutaj villagerów. Villagerów i innych użytkowników, kto będzie chciał po prostu. Dobra, tutaj damy drabinkę. Do podciągania się, dobrze, no. Tak, i to też musimy rozwalić niestety. To ja tutaj to postawić, na boku, tutaj postawić. O. Zobacz. Elegancko? Czekaj, stawiam, okej, no. Rozwaliłem trochę podłogę, naprawiamy. Elegancko, tu mamy tak, patrz, tu podciągnięcia robimy, hop, tak, hop, tutaj hop. Się normalnie podciągamy, tutaj coś innego, tu po drabince przechodzimy do końca. Fajnie mi się to podoba, także ja myślę, że siłownia już jest gotowa, możemy zapraszać pierwszych klientów. Tylko tu jakieś chyba wielkie tak. Drzwi bym wstawił, Alek, weź wyszukaj tam wielkie drzwi, dobra? Drzwi jakieś wielkie, o, jeszcze no napis siłownia, ej, zobacz, co Smajstą postawił nam na górze, jakiegoś chłopa umieśnionego, ale fajnie, to będzie najlepsza reklama. Takiej siłowni nigdy nie widziałem w Minecrafcie, także będzie super, ancko, elegancko. Ej, mega, jeszcze wodę mamy. Mi się podoba. Ale jak ty wodę nie ej, właśnie, miałem... a kasę fiskalną położyłeś? No właśnie, nie, no, wszystko mi każesz. Drzwi, kasę, wodę, co jeszcze mam dawaj, zrobić, dawaj, tak? Bo nie ma czasu, ja oświetlenie założę, bo ty o oświetleniu zapomniałeś, a ludzie przecież w nocy też przychodzą, nie? No bo za dużo rzeczy naraz ode mnie oczekujesz. No dobra, no to szybko, działamy. My musimy działać gdzie szybko, Alek. Gdzie tą kasę dać, Kasę fiskalną powiedzmy, że tu będzie ten. Czekaj, to rozwalimy i tutaj damy coś takiego. O, to będzie ten kącik, dokładnie. Trzeba kącik dla pracownika, siłownię. Tak? Pracowniczy kącik to się nazywa. Tak. I teraz dodajemy kasę. Ja mam tu komputer, bardzo. Czekaj, w drugą stronę, tu się będzie siedzieć. Tutaj tak. Damy radyjko, jedno, drugie, dwa radia całą siłownię w zupełności wystarczą. Tutaj no, damy komputer rekreacyjna. I czekaj, jeszcze wodę będziemy sprzedawać. Tutaj damy wodę. Dobra, to stawiaj. I kto będzie chciał, to my wodę damy. I krzesełko tutaj dla właśnie kasjera. Ja na razie takie postawię, a jak masz inne, to daj. O, czekaj, to jeszcze takie coś postawię, taki dozownik z wodą, o, jakby ktoś chciał. O, wodę za darmo, tak, no bo a tą wodę za darmo, a to jakieś słodkie napoje. Tylko Alek, można dać, zmień to płacę. Siedzenie, bo ja innego nie miałem i dałem takie. Nie, to takiego nie. Takiego nie dawaj. Dobra, czekaj, takiego jeszcze nie. Oświetlenie trzeba dokończyć. To i wszystko. I będziemy mieli gotową siłownię. I powiem wam, że ona naprawdę jest superancka, elegancka. Okej, okay, to zrobione. Popier, to jeszcze, ja światełka musimy. Nasza siłownia musi w nocy bardzo mocno świecić. Także tak. Dajemy światełek pełno. Tylko światło pogać, bo teraz jest jasno, a nie raz mi prąd marnujesz. Nie tam, Alek, nasza siłownia nawet w dzień będzie świecić, bo tu muszą być widoczne efekty. A, dobra, to tutaj dobre oświetlenie, żeby było, słuchaj, żeby mieliście. Wszędzie oświetlenie wyglądały. Musi być superanckie, eleganckie. Tu jeszcze dam więcej, bo na początek, później najwyżej się ściągnie te lampy, jak będzie za dużo, ale damy na początek no, więcej. O. No dobra. Niech świecą, nie żałujmy. Klienci będą zadowoleni, bo wtedy sylwetkę lepiej widać. Tak, pod dobrym światłem ładniejsze zdjęcia wychodzą. Dokładnie, potem. Dobra, rozświetlone jest całe siłownia, powiem wam, że wygląda wyśmienicie, ja sobie już ekwipunek. Słuchaj, ja już karnet kupuję, nie? Karnet kupujesz? Na ile? Na miesiąc? Sprzedam ci. Na cały rok biorę. Na cały rok, aha. Dobra, no i dobra, siłownie mamy, więc ale chodźmy zaprosić wszystkich villagerów z Majstą. Jest, o jest, patrzcie. Jest normalnie napis, no. Siłownia, elegancko, superancko. Ty, a jeszcze Alek, słuchaj, tu były takie stoliczki, ty ich nie porozkładałeś. Chyba zapomniałeś, stoliczki? Co?
A po co stoliczki? Tutaj się nie siedzi, tylko się mamy ćwiczy. Mamy jeszcze bankomat i szafki, ej, a przebieralnie, żeśmy nie zrobili przebieralni. Alek, ja myślałem, że ty wszystko masz gotowe. Ale ty się zajmowałeś tym, ja się środkiem miałem zająć. No środkiem, to tutaj to szafeczki damy, tutaj. Gdzie? Tutaj, gdzie jest tego, tutaj toaleta, to tutaj szafeczki damy. O, dobra. A czekaj, ja jedną szafkę taką dam, to będzie moja się i tu będzie twoja. A tu będzie smajzlowa, o, a inni nie będą mieli szafeczek. Chyba, że na górę je postawisz. Nie, no, a to tutaj damy, patrz, tu, o. O, i pięknie, przebieralnia jest gotowa. Tu jeszcze jakieś ciężarki porozkładajmy, bo widzę, że są, także porozkładajmy. Okay, to porozkładaj, co zostało. O, porozkładane, patrzcie, wszędzie ja będzie można ciężarki sobie brać. Mam. Jak się znudzi podnoszenie na ławce, bierze się ciężarki i się ćwiczy, nie? Jeszcze soki mam, czekaj, soki jeszcze mam, soki. Dobra, tyle wystarczy. Tutaj mamy jakąś skrzynię, to postawmy ją tu, to bardziej dla dekoracji. Masz, tutaj Sebek, drugą skrzynię. Masz. Leon Zadę masz. Leon Zadę? Co Leon Zadę? Tak, to jest napój, dawaj, trzymaj, napij się. Ten, co na siłowni piją, tak? Tak. Dobra, ale jeszcze bankomat, postawmy bankomat tutaj. Gdyby ktoś chciał wypłacić sobie pieniądze, to nie ma problemu wypłacać i bez pieniędzy dokładnie. Nie przyjmujemy. Każdy villager będzie musiał zapłacić, chyba wszystko już jest rozłożone, co nie? No tak patrzę, chyba tak. Tylko jeszcze trzeba podpisać. Sebek, podpisz się mi tutaj. Nie, ja bez prawnika nic nie podpisuję. Nie no, musisz się podpisać, że ta siłownia jest nasza wspólna. Ale to ja ci taki dokument, słuchaj. Pięciostronicowy dokument. Pięciostronicowy dokument dostaniesz i wtedy ten. I wtedy musisz podpisać, dobra? Ja tego twojego nie podpisuję, bo tam coś w tej umowie. Skoro ja szukaj na ona końcu mi śmierdzi znowu. Ta umowa twoja, także chodźmy po villagerów na razie. Zobaczymy no dobra, w ogóle, czy to wypali, czy villagerowie będą chcieli ćwiczyć. Zrobimy za pół ceny. Jak miało być ile? $20? Tak będzie 60 10. I zrobimy na pół. Co? Czekaj. No to będzie 30, taki upust robimy, nie? Że niby opuszczamy cenę, ale tak naprawdę jest drożej. Okej. Dobra, no to chodź, idziemy zapraszać villagerów. Halo! Panowie villagerowie! Halo, czekaj. Tu jest potencjalny klient, weź go namów. Zobaczymy, jak sobie dajesz radę. Dzień dobry, proszę pana, ja widzę, że tutaj mięśnie dosyć małe, tutaj łapka trochę, no nie siedzi. Jest pan gruby, siłownia, zapraszamy na siłownię. Pół ceny, panie, pół ceny, tam jest siłownia, proszę, zapraszamy. $30 jedyne za godzinę ćwiczeń. Także zapraszamy serdecznie. O, idzie jakiś siłak. Panie, na siłownię zapraszamy. Tam jest siłownia. O, bicepsy. O, bicepsy ma. O, czekaj. Villagerowie. Ej, usłyszeli o siłowni. Panowie, zapraszam na siłownię wszystkich. Cena połowę. 30% od łebka. Znaczy nie, $30 od łebka. 50% taniej wszystko dla pierwszych klientów. A co oni takie gały mają ci villagerowie? Bo oni o promocji usłyszeli, ja wiem, ci villagerowie tak reagują na promocję. Dobra, zapraszamy villagerowie, tutaj tędy za mną, ale doprowadź ich. Tutaj za mną, proszę bardzo, tędy. A ten siłacz idzie? Ej, ten siłacz został, czekaj, ja po niego skoczę. Ej, siłacz! Siłacz, chodź, idziemy na siłownię. Chodź, tamto stronę. A to stronę. Jest ten, co wiesz, co nie ćwiczy, a ma mięśnie. No, udaje. On gnój wywala taki... po prostu tutaj z tych ogródków i dlatego ma mięśnie. O, villagerowie biegną. Dobra, czekaj. Biegną. Mamy na początku ile? 4 villagerów. Dobra, będzie super. Chodźcie, zapraszamy tutaj panu villagerów elegancko. Jest siłownia nowa, jak widzicie. Wszystko jest nowe, więc zapraszamy. Te skrzynki już można zniszczyć, ale kto... Cyk. Elegancko. No, chowaj do wody. Po co ty tą umowę no. tu wkładałeś? Ej, ja no wiem, to villagerom podpiszmy tą umowę, bo to ja widzę, że masz fejkowe, że do zapłacenia 2000. No jak fejkowe? Tak, nie chciałem, no co... Zapraszamy villagerowie tutaj do środeczka. Ja już idę, będę obsługiwał, tutaj. Bo na razie żadnego pracownika nie ma, więc siadam za ladą. Proszę pana, proszę podpisać ten dokumencik i mi to oddać i wtedy ten. Dobra, dostał. To jest karnet, to jest podpisanie o karnet na miesiąc. Płaci pan za wszystkich, to będzie 30 razy 4, to będzie 120 dolarów, proszę pana. $120 na godzinę. Podpisane, widziałem. Mam podpisane, elegancko. Tam był podpis na dole. $120 za wszystkich, panie, i wy się rozliczajcie między sobą. O, dobra, czekaj, dał 64. O, Sebek. Jest, mamy to. Po $40 na głowę. Słuchaj, później się podzielimy, Alek. Na razie ja trzymam kasę.
No do kasy dolara może. Dobra, panie villager, możecie zaczynać ćwiczyć. Śmiało proszę, ćwiczysz tutaj sobie elegancko, ładnie, pięknie na można sobie, albo ja im pokażę jak to się robi, co? Panowie, muzyczkę im włączę. Tutaj na ławeczce, tak, muzyczkę im tam podkręć. I tutaj na ławeczce można dźwigać to elegancko. Patrzcie, ja wezmę game od Survival i sobie dźwigam ciężary. Elegancko, takie, jakie tylko chcę. Tu mamy ławeczkę skośną, tam mamy prostą. Tutaj mamy do podciągania się. Tak, jak się podoba panu? Mamy. Panie villagerze, Zichu, jak cię widzi? Fajna siłownia. O, kiwa, że fajna. Tak, podoba mu się. A tutaj dla wszystkich, co chcą schudnąć albo trochę nabrać kondycji, tak jest, to macie biegnie. Tutaj jest cardio do tak, biegania. Tu robimy cardio, tu się biega. Do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu, o. Bo ta siłownia normalnie jest najlepsza na świecie. Tu macie rowerek, możecie ale sobie siąść, popedałować sobie. Ja jestem pod wrażeniem, sobie. Ja aż nie wierzę normalnie, że my byliśmy w stanie wybudować tak ładną siłownię. Nawet w realu tak ładnie siłownie nie wyglądają jak tutaj. No, powiem ci, że porządne są, no. Jest super, nie? A nawet jak się do automatu z wodą podejdzie, patrzcie, i się na nią naciśnie, to wyskakuje picie. Mamy tutaj lemoniadę taką sportową, pijemy sobie jak chcemy, o, elegancko wypiłem. No i fajnie, muzyczka sobie gra, no to co, my pieniążki zarabiamy, więc myślę, że się udało. A gdzie jest Majstrową, coś jeszcze robi na zewnątrz? Musimy się zająć teraz reklamą, słuchaj, musimy poroznosić różne, wiesz, ulotki, billboardy. Ej, ale słuchaj, to dajmy widzom może, co? Widzowie, słuchajcie, mamy propozycję dla was, a mianowicie roznoszenie ulotek. Całkowicie za fre. W zamian za to wejście na Smilandii na siłownię macie gratis. Jeżeli dokładnie chcecie, dajcie znaka w komentarzu i my was zaprosimy tutaj na serwer i z nami normalnie tutaj poćwiczycie na naszej siłowni. Będziemy się bawić, tylko w zamian musicie poroznosić ulotki w Minecrafcie po wioskach villagerów. To będzie najlepszy biznes jaki może być. Alex, tak, dokładnie. Także, dobra, słuchajcie, nam nic nie pozostało innego, jak zaprosić was na nasze Instagramy, jak i na drugie kanały na YouTube. Wszystkie linki macie w opisie, także wbijajcie. Ja się z wami żegnam, idę dopilnować interesu, żeby się dalej kręcił. Z bankomatu jeszcze nie było korzystane, ale później będzie. Jak się villagerowie podoba? Podoba się bardzo? Ten tutaj ćwiczy elegancko. O, podoba się. No i super!